Bez hucznych obchodów gdzieś w cieniu przygotowań wielkanocnych minęła setna rocznica wyzwolenia Wilna i pierwszego znaczącego zwycięstwa Wojska Polskiego nad bolszewikami. Dzisiaj i możemy uczcić pamięć tych żołnierzy. Na zaproszenie Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka przy płycie Matki i Serca Marszałka Piłsudskiego na Roście zgromadziła się niewielka grupa młodzieży wileńskiej oraz przedstawiciele kilku polskich organizacji i ambasady Rzeczypospolitej. Jestem wzruszony tym, że naprawdę naród pamięta. Chociaż ja to byłem małym, tylko pamiętam głos marszałka. Słyszałem, nie wiem, jakim to roku było, jakichś 5-6 może lat miałem. I takie radio mieliśmy, telefony na słuchawkami. No to ojciec słuchał, słuchał, będzie, oj, marszałek przemawia. No i to rozdzielili słuchawki i słyszałem głos marszałka. Nawet w czasach sowieckich tu przychodziliśmy ze szkoły 11-200 liceum Adama Mickiewicza. Zapalaliśmy znicze, czyli pamięć była żywa. Bo to zwycięstwo, wyzwolenie Wilna, przecież jednego z głównych miast polskich, jednej z stolic kultury polskiej, Wilna, było bardzo wielkim wydarzeniem. Dzisiaj te wydarzenia zbyt mocno nie są wspominane, też w naszym państwie macierzystym. Tych wydarzeń nie ma już niestety w podręcznikach, czyli młodzież polska o tym albo wcale nie wie, albo wie bardzo mało. I to oczywiście jest smutne. Właśnie w podręcznikach w szkole wcale się nie mówi o kwietniu 19 roku. Mówi się o konflikcie polsko-litewskim w 20 roku, tak? I to strona litewska ma swoje racje, strona polska swoje. A w 19 roku w podręcznikach się akcentuje walka Litwin z bolszewikami. O tym się nie mówi negatywnie, ale też i pozytywnie. To jest takie pominięte prosto fakt. Kwiaty w mauzoleum na Roście złożyła też wicemer Wilna od akcji wyborczej Polaków na Litwie. I chyba po raz pierwszy od zakończenia ostatniej wojny tak wysoki przedstawiciel władz stolicy Litwy uczcił rocznicę wyzwolenia Wilna przez Polaków. W litewskiej historiografii to wyzwolenie do dziś jest postrzegane niejednoznacznie, a nawet określane jako zajęcie lub też pierwsza polska okupacja. Tak, to jest naprawdę ważne dla Polaków wileńskich, w ogóle dla całej społeczności polskiej, dlatego dzisiaj tutaj zebraliśmy się. W historii trzeba szukać tego, co nas łączy. Myślę, że dzisiaj są i takie muszą być relacje, właśnie dobre relacje z Polską, Litwę z Polską, więc myślę i ta moja obecność, no bracia Litwini też chyba dobrze to odbiorą, a jak i cała społeczność polska, czy pamięta o tym dniu? Po apelu młodzież zapaliła znicze na grobach legionistów poległych wiosną 1919 roku. Właśnie wtedy pod plotem przy bramie historycznego cmentarza na Roście pochowano pierwszych 30 żołnierzy Wojska Polskiego, a kilkanaście lat później urządzono tu mauzoleum marszałka, który zażyczył, by jego serce spoczęło wśród wiernych żołnierzy, co to mu jego ukochane Wilno na Wielkanoc 1919 roku ofiarowali. Dokładnie 100 lat temu, wówczas także wypadał Wielki Piątek, przez tę oto ostrą bramę do Wilna wjechały pierwsze oddziały Wojska Polskiego wyzwalające miasto od bolszewików. Walki w mieście trwały przez kilka dni, ale już na Wielkanoc stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego była już wolna, a kilka dni później miasto radośnie spotykało wjeżdżającego także przez ostrą bramę marszałka Józefa Piłsudskiego. Odbicie Wilna z rąk bolszewików było chyba pierwszą akcją wojskową odradzającej się Polski, tak dokładnie zdokumentowaną nie tylko przez fotografów, ale i filmowców. Zdjęcia te potem wykorzystano zarówno przy produkcji filmu dokumentalnego, jak i jednego z pierwszych polskich filmów fabularnych z 1920 roku, Dla Ciebie Polsko. Historia miłości Franka i Haliny jest tu tylko pretekstem do ukazania wydarzeń wiosny 1919 roku. Wileńszczyzna jest terroryzowana przez hordy bolszewików. Rozpoczyna się wielka bitwa o Wilno, jednak jej filmowy obraz daleki jest od prawdy historycznej, bo pierwsze polskie czołgi zjawiły się tu pół roku później i odegrały istotną rolę dopiero w jesiennej kampanii latgalskiej. W historii polskiej kinematografii film ten zapisał się jednak imponującymi jak na owe czasy scenami batalistycznymi.
Wilno to tym ciekawe miasto, że w ciągu XX wieku 18 razy zmieniało władzę. No ale kto miał być tym prawdziwym gospodarzem Wilna? Chyba ci, co to Wilno walczyli i nie tylko, że jakieś armie, ale miejscowi ludzie. I akurat 100 lat temu do Wilna wierzy się kawaleria Byliny, polski żołnierz, ale co jest najbardziej istotne, mieszkańcy pomagają w walkach o Wilno, współdzielają na różne sposoby, głównie niosąc pomoc medyczną, wyżywienie i informacje. I dzięki temu Wilno było o wiele szybciej zdobyte i utrzymane. Wyprawa wileńska 1919 roku była drugim po walkach o Lwów ważnym sprawdzianem młodego wojska polskiego. Powstawało ono dopiero od pół roku w oparciu o różne formacje polskie o austro-węgierskim, niemieckim lub rosyjskim rodowodzie. Operacja wileńska to był pierwszy duży sukces militarny i moralny. Bolszewicy nie oczekiwali, że Polacy mogą zaatakować, ponieważ wojsko dopiero się tworzyło. A poza tym miesiąc wcześniej Polacy byli zaangażowani głównie w walkę o Lwów. A tutaj się okazało, że 800 szabel kawalerii i 4000 piechoty potrafiły zdobyć Wilno, opanować go, obronić. I to później przekonało Piłsudskiego i sztab Wojska Polskiego, że z bolszewikami można skutecznie i zwycięsko walczyć. Dlatego Polacy posunęli się coraz bardziej na wschód, aż doszli do rzeki Berezany. Dowódcą wyprawy na Wilno został późniejszy marszałek Edward Rys Śmigły, a brygadą jazdy kierował podpułkownik Władysław Belina-Prażmowski. I to właśnie jego ulani jako pierwsi wdarli się do Wilna. Z inicjatywy kieleckiego szwadronu kawalerii ochotniczej, który kontynuuje tradycję 13. Pułku Ulanów Wileńskich, powstał film o Belinie, który ostatnio miał premierę w Wilnie. Już wkrótce będą mogli obejrzeć go także widzowie Telewizji Polskiej, a dziś zaprezentujemy fragment poświęcony właśnie zdobyciu Wilna. Szemrzą arpale, szemrzą piosnki, o Belinie, piosnki, o Belinie. Brygada Beliny wraz z drugą dywizją piechoty Legionów pod ogólnym dowództwem Edwarda Ryza Śmigłego otrzymały zadanie wykonania rajdu na Wilno. Znów kluczową rolę odegrać miała kawaleria. Brygada po przebyciu 100 km spod Lidy rankiem 19 kwietnia stanęła pod Wilnem. Tu dotarł do Beliny goniec z rozkazem nakazującym oczekiwanie na podciągnięcie piechoty. Belina zawahał się. Jednak ostatecznie zwyciężyła w nim natura Zagończyka i szczera chęć zdobycia dla komendanta Piłsudskiego jego ukochanego miasta. Po podciągnięciu brygady pod Wilno Belina wydał rozkaz spieszenia szwadronów 11 Pułku Ułanów oraz 1 Pułku Szwoleżerów, by gwałtownym natarciem odbiły dworzec kolejowy i centrum miasta. Zaskoczenie bolszewików było zupełne. Ułani brygady Beliny i piechurzy 2. Dywizji jako pierwsi żołnierską krwią pieczętowali polskość Wilna. Wyprawa wileńska przeszła do legendy. Opiewano ją w wierszach i pieśniach. Józef Batorowicz w wierszu Awangarda pisał: jak grom spadli poprzez miasto, pędzą jak szaleni w srebrnych błyskach ostrych szabel, lampasów czerwieni. Poprzez ostrą wpadli bramę, poschodzili z koni, niby kraśnych maków zagon ku ziemi się kłoni. Pobłogosław matuś nasza, ostrobramska pani, wyzwolenie niesiem Wilnu, Beliny ułani. Śladami walk o Wilno ruszyła także młodzież polskich szkół, uczestnicząca w obchodach setnej rocznicy wyzwolenia miasta. Punktem wyjścia była oczywiście Ostra Brama, gdzie do dziś widnieje skromne wotum marszałka Piłsudskiego: dziękuję ci, matko, za Wilno.
To był niezwykle doniosły czyn militarny, ale przede wszystkim moralny. Że udało się z Wilna wyprać wojska, wojska, które ogólnie były później, jak się okazało, zagrożeniem dla całej cywilizacji europejskiej. Wojska o nacechowaniu antyreligijnym, wojska o nacechowaniu zmiany ideologii władzy, a więc niosły pożogę. 100 lat, dzisiaj mamy tę rocznicę, jest niezwykle ważne, żeby podkreślić, że akurat Polakom udało się wyzwolić Wilno z rąk bolszewików. Walki w mieście trwały przez kilka dni. Likwidowano pojedyncze punkty oporu komunistów. Potem Wilno fetowało i witało marszałka, który tuż po Wielkanocy przybył do ukochanego miasta. Po kilku dniach zaskoczeni bolszewicy zorganizowali kontrofensywę, jednak wojska polskie już ściągnęły posiłki i obronili dawną stolicę Jagiellonów. Piłsudski wydał odezwę do mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, jednak rząd rodzącej się Narodowej Republiki Litewskiej, który pod ochroną niemieckich wojsk okupacyjnych wycofał się do Kowna, odrzucił propozycję odrodzenia federacji. Cóż, w moim przekonaniu był jeden dzień w historii Polski i Litwy, tej współczesnej, kiedy ta historia mogła się zupełnie inaczej potoczyć. To znaczy, gdyby na inicjatywę Michała Remera pozytywnie odpowiedzieli litewscy politycy. Kiedy część polityków litewskich pozytywnie odpowiedziała na inicjatywę Michała Remera, żeby się do jego rządu, tego, który zostanie utworzony po zajęciu Wilna, żeby się do tego włączyć. I wtedy byłby rząd polsko-litewsko-białoruski tutaj z siedzibą w Wilnie. No nie wiem, co się wtedy działo, jakby to wyglądało, jaki byłby kształt federacji. To była kwestia decyzji takiej hazardowej po części. Ja rozumiem tutaj polityków litewskich, choć jak powiadam, wtedy inaczej by się to potoczyło. Okazja ułożenia na nowo relacji obojga narodów została zaprzepaszczona, a nasilający się nacjonalizm zaowocował konfliktem, który do dziś rzutuje na relacje polsko-litewskie. Dlatego nawet polska młodzież Wileńszczyzny o wyzwoleniu Wilna przez Polaków dowiaduje się na nietypowych lekcjach historii, a obchody stulecia wyglądają co najmniej skromnie. Na co dzień przychodzimy do miejsca, tutaj tak dowiedzieliśmy o tym, że tutaj oddawali swoje życie młode żołnierze i może dla mnie bardziej zapamiętało się to, jak mieszkanie pomagali żołnierzom, jak pan Szelkowski dla nas opowiadał, jak przynosili wszystko, co mieli. To, że oni oddawali, choć oni sami nie mieli jedzenia i oddawali żołnierzom, rozumiejąc, że im tak prawda ciężko, to tak, no bardzo dobry taki uczynek, to też tak zapamiętało się bardzo to. Może dobrze, że pan Szelkowski zebrał chociaż taką garstkę i może na drugi rok będzie u nas o wiele więcej. No, trochę smutno, że tak przyszło mało ludzi i może w następnym roku i jeszcze w następnym przyjdzie więcej ludzi. Jeżeli Polacy nie wspominają, to na pewno i Litwini nie będą wspominali. Tu na tym cmentarzu na wojskowym kwaterze na Rosach jeszcze przed kilkunastu, dwudziestu lat byli przedstawiciele oficjalne państwa litewskiego. Czyli można było ich tutaj zaprosić, można było załatwić ich pobyt. Dzisiaj tego nie ma. Tak więc jeżeli my, Polacy, będziemy należycie to świętowali, to na pewno do nas dołączy się inni. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Stanisław Karczewski przybędzie do Wilna już dziś, ale na obchody innego jubileuszu. 25-lecie podpisania traktatu między Polską a Litwą, który po upadku komunizmu w 1994 roku otworzył nowy rozdział w stosunkach polsko-litewskich. Na kolejną audycję Wilnoteki zapraszamy nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie, więc już dziś chcielibyśmy zaanonsować naszym widzom niezwykłą polską majówkę w Wilnie. 4 maja w następną sobotę ponownie ulicami Wilna przejdzie barwny polski pochód z okazji świąt flagi polskiej i pierwszej w Europie konstytucji. Tegoroczną paradą Społeczność Polska uczci też 30-lecie Związku Polaków na Litwie, największej polskiej organizacji założonej w kwietniu 1989 roku. Zaś w niedzielę, 5 maja, obchodzona jest 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, wielkiego Wilnianina, który przez większą część swego życia był związany z naszym miastem. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na niezwykłą imprezę w kościele Świętych Janów. To dziedziniec uniwersytecki. Będzie niezwykle ciekawy program. Będą goście z Polski, będą soliści operowi oraz 16 chórów naszych miejscowych z Wileńszczyzny przybędzie. A żeby uczcić tę piękną rocznicę, 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Szerzej o polskiej majówce w Wilnie opowiemy oczywiście w naszej kolejnej audycji, przypomnę, za dwa tygodnie.